witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 7, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, chyba ostatni raz jestem w tym roku na tej wielkiej działce, na której byłem chyba już 6 czy 7 razy, dzisiaj ją skończę, taki sektorek tylko mi został i zobaczymy, co dzisiaj to pole na koniec mi da. Pierwszy fancik i takie żelazne kółeczko znalazłem, możliwe, że to jakieś stare łożysko było czy coś takiego. Teraz trafiłem taką oto kółeczkę, to chyba będzie jakiś szrapnel. I trafiłem jakąś monetkę z tą dołeczka, nie była głęboko, gdzieś na około 15 cm. Zaraz sprawdzimy, co to może być. A może to nie moneta, tutaj ma taki jakiś zadziorek. Za wiele to na tym nie widać. O, to chyba był jakiś guzior, ale nic nie widać na tym. Może poumyć. Coś się tutaj rysuje. Nie chcę na mokro tutaj polewać tego wodą, bo zimno jest. 5 stopni i nie chcę, żeby mi rękawiczki przemokły. Tak już mam takie zimowe. Bo ostatnio zmarzłem, kamera zamarzła. A dzisiaj dokupiłem sobie taki uchwyt na GoPro i kamerę trzymam w kieszeni, zasuniętej blisko ciała, żeby nie zamarzała. Jest kolejna łuseczka, tym razem rozwalony taki mosinek. Mam jakąś monetkę. Zobaczymy, co to może być. Za wiele to nie widać na niej. Stawiałbym na 50 groszy z drugiej RP. Wielkość i materiał, z jakiego jest to wykonane. Możliwe, że to taka monetka była. Trafiłem taką malutką monetkę. Była na głębokości około 20 cm. Bardzo słabiutki sygnał był, ale udało się ją wyciągnąć. To chyba będzie coś nowszego. Odwrócę się od wiatru. O, przynajmniej będzie coś lepiej słychać. Stawiam na jakąś współczesną monetę. Chyba 1 grosz. Tak mi się wydaje. Mam znalezioną kolejną monetkę. Jakaś zieloniutka. O, chyba grosz pointowskiego będzie. Tak. Nawet chyba rocznik będzie widoczny. 1767. Możliwe. Trafiłem kolejny przedmiot. Okrągły. Zobaczymy, co to może być. Chodzę w miejscu, gdzie chodził mój mały pomocnik. Więc tutaj monetki będą wychodziły. Co to może być? Czy to jakaś moneta, czy guzik? Ciekawostka. Tak czy tak, coś okrągłego. Chyba guzior jakiś był. Teraz trafiłem taką bardzo malutką kuleczkę.
Możliwe, że z jakiegoś czarnoprochowca to będzie. Coś mam w tej grudce ziemi. Zaraz zobaczymy, co to może być. Chyba plomba jakaś. Możliwe, że taka jak ostatnio znajdowałem. W sumie tutaj w okolicy, kilka metrów obok. Jakieś cyfry. Nie, jakiś napis jest. Namierzyłem kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 20 cm. Około 70 na skali. Głębokość 15 cm. Już chyba wyszło. Mam to w dłoni. I to jest to. Jakiś guziczek przy samej miedzy. Znajomy wzór, tylko ciekawe, czy orzełek będzie miał koronę. Teraz się poświęcę dla tego orzełka i trochę na mokro to powsikam. Jest troszkę zjedzony ten guziczek. Za wiele na nim nie widać. Uszko jest, jak widać, ale wygięte. Może na podsumowaniu uda się rozszyfrować ten guziczek. Jest taki oto jegomość. Trochę się naryłem, zanim go wykopałem. A co to takiego? Jakaś rurka. Jest pierwszy ołowiany czubeczek dzisiaj. Mam i kolejną łuseczkę z mozerka. Tym razem taka dosyć ładna. A teraz wyszła taka duża kuleczka ołowiana. Taka jaśniutka. Możliwe, że z jakiegoś czarnoprochowca. Teraz następuje pierwsze wypróżnianie torby zrzutowej po dwie długości pola i cała jest pełna śmieci i złomu, a nie będę tego nosił. Po pierwsze nie mieści się już jeszcze ze 100 metrów to musiałbym po kieszeniach to chować. No i tyle z samych dwóch długości.
Teraz będzie mała przerwa na obiad i wracam do kopania. I wykopałem z tego dołeczka coś okrągłego. Wydaje mi się, że to jest jakiś guzik, kalesoniak. Zaraz sprawdzimy. Tak, dokładnie. Trafiłem jakąś monetkę, z głębokości wyszła około 20 cm. Zobaczymy, co to może być. Chyba to będzie kopiejka? Nie. A może coś dłuższego? Może złotówka? Chyba złotówka. Zaraz dotrzemy. Tak, współczesna złotówka, ale jak widzicie, te nowe monety nie są super kruszcu robione. Tylko jakieś stopy. Byle czego. I coś już wykopałem z tego dołka. Chyba jakiś guzior. Zaraz zaczniemy od sprawdzania uszka. Jest uszko. Ewidentnie. To jest drut czy jakiś odlew. Odlew. I to będzie ceraczek jakiś. Ale chyba jakąś liczbę widać na nim. Teraz spróbujemy delikatnie obczyścić. 36. O, ładny guzior. Chyba 36. Tak, 36. Kolejny do kolekcji. Trafiłem jakiś sygnał. Zasięg wchodzi, widzicie, tak z 15 cm. Zobaczymy, co to może być. Wyszło. Czy nie było zbyt głęboko? Z jakieś 7-8 cm w ziemi. Kurwa. Wykopałem coś z tego dołka. Coś jest malutkiego. Zaraz zobaczymy. Nie było zbyt głęboko, tak około 15 cm. Jest jakaś monetka. On to chyba jakaś boratyneczka. Tak. Boratynka pierwsza dzisiaj. Z tego dołka trafiłem coś takiego. Ciekawe, co to może być. Troszeczkę wygięte. Nie będę próbował na tego prostować. Co to może być? Chciałbym, żeby to był liczny znak, ale wątpię, że to z tej strony takie jaśniejsze. Jakby srebrzenie jakieś. No nie wiem. Na pewno nieliczny znak. Zobaczymy, jak się umyje to na podsumowaniu, to może coś się pokaże. A może i nie. I chyba coś rolniczego znalazłem. Jakiś taki gwint widać na tym przedmiocie. Nie wiem, co to mogło być.
Leżała sobie na powierzchni monetka. Ciekawe, co to jest. Chyba perelek jakiś. Tak, bo bardzo lekka. Jak widzicie, ciemno już za chwilę będzie. Ja jeszcze nie kończę poszukiwań, tylko przyszedłem zatankować trochę herbatki i dać dla dłoni odpocząć, bo ręka już mnie piecze. Dzisiaj duże tempo, ale niestety trochę mam spóźnienia i trzeba to nadrobić, więc pewnie długość albo półtora długości będę robił po ciemku, ale mam w wykrywaczu latareczkę, więc sobie poradzę. Takie fanciory jak papiaki też się często wykopuje niestety. Teraz trafiłem jakąś monetkę, ale będę musiał sobie światełko włączyć już w wykrywaczu, bo nic nie widać. Pyk. Jest papereczka. O. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy, co to za monetka. Może uda się rozszyfrować. Prosto na polu. I już wiadomo. 5 groszy, druga RP. A rocznik postaram się sprawdzić na podsumowanie. Mam jakiś sygnał. Zobaczymy, co to może być. To nie jest zbyt głęboko. Już wyszło. W tej grudce. Mam to w dłoni. Jest coś okrągłego. Coś okrągłego jest. Zaraz postawimy sobie wykrywacz. O tak. Oprzemy o szpadelek. I sprawdzimy, co to może być. Chyba jakiś. Ja sobie kucnę. O, chyba jakiś guzior wyszedł. O, fajnie świeci ta latareczka. Pierwszy raz mam możliwość kopania przy jej pomocy. Zazwyczaj mam taką latarkę, którą przypinam sobie do szpeja. Ale ostatnio komuś się spodobała i sobie, że tak powiem. Wzięła ta osoba tą latarkę. No niestety. Chyba jakiś ceraczek, ale nic na nim nie widać. Zobaczymy, może po umyciu będzie coś wiadomo. Ale tak czy tak kolejny guzik. Nawet ładny zachód słońca. Dzień trochę wiało, trochę deszcz padał, ale nie było tak źle. Bywały gorsze dni, ale zima przede mną. W tym roku będę zimą też chodził z wykrywaczem. Na narty nie jadę na tak długo. Może wyskoczę na 2 tygodnie, maksymalnie 3, żeby nie zardzewieć. Sobie troszkę na nartach pojeżdżę, a tak będzie zimą chodzone i będą regularnie filmy się wrzucały. Nie tak często, co tydzień, tylko co półtora, co 2 tygodnie jakaś rzutka będzie na YouTube'a. Trafiłem chyba jakiś guziczek. Zaraz sprawdzimy, czy ma uszko. Jest dosyć spory. Uszko jest, ale wygięte. Nie wiem, czy widzicie. O, może tak, będzie lepiej. Wygląda mi ten guzior na coś polskiego. Orzełka jakiegoś widać. Orzełek jest. Chyba korony ma, czyli druga RP. Proszę bardzo, jaki guziczek fajny.
nocne kopanie z mantikorką. Coś wykopałem z tego dołka. Mam to w dłoni i to jest jakiś kranik chyba. Od kanki najszybciej. Nawet ładny jakiś sygnał wykopałem. Mam to już w dłoni. Tutaj jest jakaś moneta chyba. Teraz krecika odłożymy i spróbujemy to po ciemku zidentyfikować wstępnie. Chyba krajcar. Tak. Jakiś krajcar. Duża moneta. Namierzyłem kolejny sygnał. 78 na skali. Już wyszło. Coś wykopałem. Zaraz. Sprawdzimy. Chyba wypadło. Tam wypadło. Trzeba wykrywacz odsunąć. Coś malutkiego. Jest moneta. Moneta po cienku. Co to może być? Męcik. Kreta. Wyłączę chyba kopiejka. Tak, jedna kopiejka, ale nawet ładna. Namierzyłem kolejną rzecz. Już jest wykopana z dołka. Mam to w dłoni. O, i chyba to będzie jakiś guzior. Zobaczymy, czy łóżko jest. Łóżko jest. Chyba nawet jakiś odlew. A może drut. Chyba drut. Co to za guziczek? Nic nie widać na nim póki co. Ale zobaczymy, może na podsumowaniu. Skończyłem dzisiejsze poszukiwania i powoli zawijam do domu. Zapraszam na podsumowanie.
Dotarłem już do domu, to są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, śnieg już leży, bo podsumowanko nagrywam kilka dni później. Jest 18 listopada. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Łuseczki karabinowe, dwa mauzerki, jeden Mosin, ale jak widzicie, stany takie nie za ciekawe, może ta w miarę jest przyzwoita. Dwa czubeczki ołowiane, trzy kuleczki tutaj ołowiane, jak widzicie. Ta to chyba może być kuleczka od szrapnelka, a te dwie to może coś, może być coś starszego, może coś z broni czarnoprochowej. Ten przedmiot. Na początku myślałem, że to jest taka zwykła blaszka, ale po umyciu, jak widzicie, tutaj coś błyszczy, jakby było jakieś srebrzenie. Nie wiem, czy to jest kawałeczek jakiegoś zegarka, czyli koperta zegarka jakiegoś. Możliwe, że to. A może się mylę. Jak wiecie lepiej, to napiszcie w komentarzu. Monetki dwie współczesne, złotówka i grosik. Tutaj mamy perelka, kopijeczka, jeden krajcar. Kilka guzików wyszło, jak widzicie. Bardzo różne te guziki. Tutaj kalesoniak, tutaj dwa perelki. Te dwa guziki nie jestem w stanie zidentyfikować. Tutaj jakieś cywilne takie, zapewne z okresu, z przełomu XVIII-XIX wieku. Tutaj mamy plombę, ale niestety nic nie udało się na niej zobaczyć. Borotyneczka, jak widzicie, stan tragiczny. 5 groszy z drugiej RP. Rocznik 33, ta monetka. Możliwe, że to była również moneta z drugiej RP. I na sam koniec dwa najfajniejsze fanciki z tego wypadu, czyli guzik Rosji Carskiej z 36, wzór guzika 1829. Musiałem szukać troszeczkę inaczej tego guzika, bo butonarium padło dzisiaj, jak nagrywam podsumowanie. I nie ma stronki, z której zawsze korzystam w celu identyfikacji tych guzików. Guzik posiada uszko, jak widzicie, taki odlew jest kompletny. Nawet fajny guzior. I na sam koniec ta monetka, która mnie najbardziej cieszy z tego wypadu, czyli grosz pointowskiego, ale niestety stan tej monety jest bardzo słaby. Jak widzieliście, poszukiwania kończyłem w nocy i latareczka, która jest zbudowana, wykrywacz Manticora, przydała się bardzo. I dzięki temu kilka jeszcze monetek i fancików udało się wykopać. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!